Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam plac Solomosa w centrum miasta Zakynthos na wyspie Zakynthos w Grecji. Wieczorem spotykają się tutaj Grecy, mieszkańcy, dzieci grają w piłkę, jeżdżą na rowerach, deskorolkach. A jesteśmy teraz w czasie godziny południowej, zatem jest tu w miarę spokojnie. Tutaj dojeżdżają autobusy, które przyjeżdżają na przykład z Tragaki, Cilivi i oczywiście stąd też można wsiąść, żeby wracać. Zobaczmy cały plac. Być może kiedyś tutaj będziecie, a być może tutaj byliście. Niektórych nazw tutaj kompletnie nie znam. Wszystkich rzeźb także, ale postaram się Wam dokładnie pokazać, co tutaj jest. Teraz jest nieczynny popcorn, kukurydzę, ale pod wieczór jest to na pewno czynne, bo widziałem. Port i inne miejsca pokażę Wam w innych filmach. Wieczorem plac wygląda ciekawiej, bo jest oświetlony. Jedno co można od razu powiedzieć, że jest tu bardzo czysto. Wręcz można byłoby tutaj boso chodzić. Bardzo ładny, duży, można powiedzieć nowoczesny plac. Różne rzeźby. Ładnie, ładny placyk. Ludzie robią sobie tutaj zdjęcia. Idziemy dalej. Tutaj mamy kościół świętego Mikołaja. Pokażę Wam go w osobnym filmie dokładniej. A teraz skupiamy się na placu Solomosa. Solomos Square. Są tutaj różne restauracje. Dzisiaj taki dosyć deszczowy dzień. Stąd też być może mniej ludzi. Ale to nie żaden problem, żebyśmy troszeczkę pozwiedzali, co nie? Wszystko naturalnie w języku greckim.
Tutaj mamy muzeum. Ale dzisiaj chyba nieczynne. Dzisiaj jest poniedziałek. Tak się plac prezentuje, bardzo ładny jest. Zobaczmy jeszcze, co tutaj się znajduje. Central Resto Bar. Żeby przyjechać tutaj samochodem wypożyczonym, nie ma problemu, jednak jest to dosyć zatłoczone miejsce, zatem trzeba będzie chwileczkę poszukać zapewne miejsca do siedzenia oraz zaparkowania samochodu, bo te ławeczki wieczorem są tutaj niemal wszystkie zajęte, chociaż oczywiście nie zawsze. Ale jak ktoś będzie chciał przyjechać sobie tutaj posiedzieć, spędzić chwilę czasu, no to chwilę spacerku na pewno będzie trzeba zaliczyć. Tutaj mamy miejsce, gdzie sporo osób wieczorem sobie siedzi, wypoczywa, dzieciaki jeżdżą na rowerach. Tutaj jest jeszcze jakiś pomnik. Idziemy. No i myślę, że na tym będziemy powolutku kończyć naszą wizytę. Na placu Solomosa w Grecji, na wyspie Zakynthos. Myślę, że warto tutaj przyjechać, pozwiedzać. Dajcie znać, czy tutaj byliście.